Cześć, dzień dobry, Mela. Cześć, dzień dobry. Dziękuję Ci za to, że przyszłaś do mojego programu. Ja Ci dziękuję za zaproszenie. Z jaką największą krytyką się spotkałaś do tej pory w stosunku do Ciebie? Po premierze płyty pojawiły się porównania do głosu Kasi Nosowskiej. I rzeczywiście no, część osób na to zareagowała w jakimś stopniu. Dla mnie to było takie duże zaskoczenie, ale tego jest już coraz mniej ze względu na fakt tego, że gramy bardzo dużo i dajemy się poznać jako my. Ja się daję poznać jako Mela. No ale nawet jeżeli to, co masz, przepraszam, zmieni sobie głos, przecież to jest barwa. No to jest kwestia barwy głosu, tak zdecydowanie. Znaczy się można nad nią trochę pracować, no ale jest to barwa głosu, którą masz. No i dlaczego można zarzucać komuś, że ktoś ma podobny głos do kogoś innego? Myślę, że część takich osób, które hejtują, no nie zastanawiają się nad takim szerszym kontekstem, nie? Po prostu strzelają jak z karabinu, a często no, nie ma to uzasadnienia. Pozwolę sobie zapalić światło. Jakiego typu doświadczenia najbardziej na Ciebie wpłynęły? Ja z wielu pieców już jadą chleb i taki, przede wszystkim muzyczny. Chodzi mi o takie muzyczne doświadczenia. I też gdzieś to ustaliłam taką własną tożsamość. Stałam się Melą, w związku z czym jakby niełatwo mnie sprowadzić na manowce. Niełatwo mnie do czegoś też przekonać, co czasami bywa upiorne w pracy zespołowej. Chociaż z chłopcami mamy podobnie, myślimy, podobnie czujemy, więc raczej nie dochodzi do jakichś takich wielkich tarć. Ale ja te drobne tarcia bardzo sobie cenię i bardzo lubię, ponieważ z tarcia wychodzi energia i ciepło. I ja te momenty konfrontacji, ale opartej na szacunku wzajemnym, bardzo lubię. A które ze zdarzeń w życiu są dla Ciebie najważniejsze? Ludzie przede wszystkim, to są te. Ja bym traktowała ludzi jak wydarzenia, wiesz? Czasami pewne spotkania z niektórymi ludźmi są prawdziwymi wydarzeniami życiowymi, choć te znajomości czy przyjaźnie trwają jakiś określony czas, bo no nie wszystkie przyjaźnie trwają całe życie. Chyba trzymam jakiś taki dystans. Wiesz, potrafię zaufać człowiekowi bezgranicznie, potrafię ufać ludziom, natomiast wiem, komu nie udzielę kredytu zaufania. Chociaż czasami, wiadomo, zdarzają się potknięcia, ale wtedy trzeba szybko otrzepać piórka i iść dalej przez życie. Właśnie na tym polega to wszystko. Udzieliłaś kredytu zaufania Czesławowi Mozilowi, nagrywając z nim wspólny utwór. Tak, on nie, to nawet nie był kredyt, wiesz, tak. To wspaniała współpraca z Czesiem. Co według Ciebie oznacza, że artysta się sprzedał? W którym momencie artysta może się sprzedać? Wtedy, kiedy przestaje działać w zgodzie z samym sobą. Ja bardzo ostrzegę tego w swoim życiu, żeby nie odbiegać od takiej własnej czujności na jakiś temat, na temat zdarzeń, czy ludzi, czy muzyki. Co byś poradziła młodym artystom, którzy zaczynają? Jaką drogę powinni wybrać? Co robić, żeby zaistnieć? Co robić? Przede wszystkim artysta musi mieć własny repertuar. I to jest podstawa i od tego trzeba wyjść, bo to jakby też określa tożsamość artysty, i no jest taką podstawą. Co Cię najbardziej inspiruje, jak tworzysz? Najbardziej mnie inspirują ludzie. To jest taka pierwsza inspiracja. A inspirują Cię takie pozytywne rzeczy też, czy negatywne? Ja lubię smutną muzykę, smutne piosenki, smutne filmy. I to gdzieś mnie jakoś stymuluje wewnętrznie. Natomiast im jestem starsza, tym bardziej siebie oszczędzam, wiesz? Większą uwagę przykładam do tego, z czym mam styczność, wiesz? Nie chcę się tak dosmucać. Jeśli chodzi o sztukę, to jakoś zaczęłam doceniać osoby, które właśnie tak rozjaśniają bardziej niż przyciemniają, bo przyciemnić jest bardzo, można po prostu w błyskawiczny sposób przyciemnić świat. Czego słuchasz prywatnie? Wczoraj przesłuchałam nową płytę Fismola. Jest to młody, przystojny, utalentowany mężczyzna z Poznania. 19-latek, który zdał maturę w tym roku. No i bardzo polecam tę płytę. To jest fantastyczny artysta. Co daje człowiekowi drugi człowiek? Czyli jak jest... mówię to o tych najbliższych, o miłości. Miłości, no miłość. Miłość. Cokolwiek to znaczy. Jest to tak szerokie zjawisko. No. Ostatnio pomyślałam sobie, że przyjaźń jest takim chyba o wiele bardziej wdzięcznym tematem, ponieważ... Przyjaźń? Przyjaźń. I chyba w moim życiu przyjaźń wydaje się taka ważniejsza nawet niż miłość. Z tego powodu, że żeby zaistniała przyjaźń, potrzebne są dwie strony i potrzebna jest wzajemność.
A miłość często pociąga za sobą potoki łez. Ostatnio przeczytałam Małego Księcia znowu. To jest książka, którą bardzo uwielbiam. Jak mam słabszy moment, to sobie odświeżam to, co tam jest napisane. Wiesz, każde wejście w związek niesie za sobą ryzyko zranienia. No ale to co, nie wchodzić? No właśnie, absolutnie. Znaczy absolutnie wchodzić. Tak, wchodzić. Tak, pewnie. Właśnie o tym jest troszeczkę teledysk do Melodii Ulotnej, wiesz? O wchodzeniu do szafy, wylatywaniu, łamaniu się i wchodzeniu znowu do szafy. Czyli o tym takim cyklu, o tym, że właśnie na tym polega życie, na takim pokiereszowaniu się. Po prostu uczymy się na tym. Tak. Wyciągamy z takiej sytuacji najlepsze wnioski. Gdzie studium psychologii? Studium psychologii Koteruk Jakubiak. Tak. Zapraszamy do kabinetu. Nie, właśnie to często słyszę od właśnie bliskiej mi osoby. Wacław, mój ukochany towarzysz życia. I Wacek często... Ile Wacek ma lat? 39. Zaraz, to jest od ciebie o ponad 10 lat starszy. 11, tak. 11 lat. Ale jestem stara. Stara dusza. Lubisz starszych facetów? Nie robię jeszcze... Oj, nie, to już nie gadajmy o tym. Schodzimy na manowce. Ale ja chciałam coś ważnego powiedzieć przed chwilką. Że Wacek mi mówi bardzo często, że ja mam skłonność do ratowania świata i chciałabym wszystko poprawić. Jak już jest wszystko poprawione, to jeszcze coś przesunę, żeby było dobrze. I chciałabym wszystkim pomóc i wszystkim rozwiązać problemy i tak się zastanawiam nad tym, ktoś, koleżanka ma jakiś problem, to ja go analizuję w domu, dzwonię do niej i mówię jej, że na przykład mam rozwiązanie. Więc rzeczywiście, ale ja to lubię, tak, bo to jest moje życie, no to są moi ludzie bliscy i chyba żyjemy trochę sobą, no jakby to jest, wydaje mi się, zdrowe. To świadczy o jakiejś intymności, o takim zaangażowaniu. A dlaczego wyprowadziłaś się w wieku 16 lat do rodziców? Poznałam chwilę wcześniej Elę Zapędowską na warsztatach w Nowogardzie. I ona też jakoś tak we mnie uwierzyła i pojawiły się jakieś możliwości w Warszawie pracy i szkoły. A ja byłam takim poważnym dzieckiem, nawet nadpoważnym. I rodzice pozwolili mi wyjechać, po prostu przeprowadzić się do Warszawy. Jak ci jest smutno, to co robisz? Kupuję sobie tort bezowy, usowy. Uwielbiam bezę. Tak, ja też. Nie mogę mówić, co uwielbiam, jak powiem, że uwielbiam, to na drugi dzień zostaje przesypkę z tą daną rzeczą. Ostatnio dostałem paczkę żelków. Jeden z fanów napisał, jak wczoraj napisałem na fanpage'u, że będziesz moim gościem, zapytaj, co było napisane w zeszycie, który na koncercie Scena Miasta w Lublinie pokazywał jakiś chłopak. W Lublinie, tak? Tak. Na Iwonaliach? Tak. Mela, ładna jesteś. Widziałaś to? Widziałam to, bo no jakaś osoba zamieściła mi to zdjęcie na Facebooku i widziałam je. Zaraz zobaczymy, jakie pytania zadali nam fani na fanpage'u. Dobrze. Jedyna płyta już jest, kiedy kolejna, nie możemy się doczekać. To ja już wiem, że w czerwcu. Jo! Tak? Nie, to nie płyta, epka. A, czyli tylko parę... zalążek nowej płyty. Płyta ukaże się na jesień. Natomiast pod koniec czerwca wydajemy epkę i kilka nowych piosenek. Myślę, że 3-4. Styl będzie podobny? Rozwijamy się cały czas. Cały czas się rozwijamy. Natomiast pozostanę Melą nadal. Mela, jak to jest mieć Fryderyki, a ludzie nie wiedzą, kim jesteś? To jest bardzo miłe uczucie. Znaczy, tak jak powiedziałam wcześniej w trakcie rozmowy, rzeczywiście, no jakaś wąska grupa słuchaczy kojarzy nas przez muzykę. Ale bardzo, bardzo, frycki są bardzo w porządku. Justyna pyta, czy Łukasz ma naprawdę tak czysto w pokoju? Czysto. Bardzo czysto. Czystsi niż u mnie. Pat pyta, czy nie uważa pani, że jest tylko jedną z wielu? Uważam, właśnie tak uważam. Tak właśnie uważam. Jesteśmy wszyscy małymi ludzikami, którzy sobie jeżdżą małymi samochodzikami i mieszkają w małych domkach. Właśnie mam poczucie tego, że ja jestem częścią jakiegoś wielkiego koca, tak? Złożonego z miliardów ludzi i nie mam poczucia wyjątkowości, ani tego, że jestem jakaś inna. Aleks, w windzie czy w aucie? Słuchać muzyki? W aucie. Dobre. Dlaczego drzewa nic nie mówią? Dlatego, że są drzewami i są naszymi przyjaciółmi.
wychodzę na jakąś wariatkę. Działać tak bez mówię. Naprawdę. Wiem o tym. Dobrze. Muszę zadać słynne pytanie, bo tak. Mi o to proszą, co byś zrobiła, gdybyś weszła do swojego mieszkania i została swojego faceta z inną kobietą w łóżku? Moja mama ma kwiaciarnię. Przyszłabym do kwiaciarni, kupiłabym dwa bukiety kwiatów. Tania egzekucja. Tak, nie, jeden bukiet kwiatów. I wrzuciłabym do domu z tym bukietem i mu go wręczyła. I bardzo podziękowała za współpracę. Nagrałaś dwa dni płytę, za którą dostałaś dwa Fryderyki? Dostaliście? Tak, nagraliśmy instrumenty w dwa dni. Ja potem dogrywałam wokale, to też jest historia interesująca być może. Nagrywałam wokale w nieopodal w mojej kawalerce w szafie. Te wokale są finalnymi wokalami, które są na płycie, tak? Tak. Okej, to tak na samo zakończenie ja Cię oczywiście poproszę o to, żebyś zaśpiewała Spadochron, bo to jest mój ulubiony utwór. Jak już mam taki ekskluzywny towar u siebie, to dlaczego nie, dobra? Dobrze. Z serkiem? Dobra. Tak, to oczywiście, z serkiem zagramy, tak. Dziękuję Ci bardzo za to, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.